Cześć, witajcie! Wędkarstwo, jedziemy na ryby. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem znajdujemy się nad rzeką. Słuchajcie, nie wytrzymałem, stwierdziłem, że muszę pojechać nad tą rzekę. Już mnie tak ciągnie jak wilka do lasu i po prostu nie będę czekał na te stany, na te wszystkie uciągi, żeby zmalały, żeby głódki się odsłoniły. Dlatego dzisiaj będzie taki feeder w naprawdę mocnym uciągu, bo ta rzeka płynie no na 150 gram, to słuchajcie, jest mało. Myślę, że taki odcinek się przyda dla wszystkich fanów, którzy jednak mimo wszystko pojadą nad tą rzekę, nie będą czekać na ten opad tego poziomu wody i tak dalej. No jest naprawdę ciężko. Chciałem powiedzieć, że będę dzisiaj nęcił, ale nęcić być może nie będę. Będziemy spróbować jakoś inaczej zaradzić temu problemowi, ponieważ rzeka naprawdę ma uciąg przeokropny i cokolwiek bym tam nie wrzucił, jakichś wałków czy coś, uważam, że to wypłynie, ale to jest jeszcze kwestia do doprecyzowania. Ja muszę sobie troszeczkę popływać koszyczkiem i po prostu pokażę Wam, jak ja to robię, jak ja to widzę, bo o to w tym odcinku tak naprawdę chodzi. I tyle drogą wstępu. Zaczynamy. Na razie było gruntowanie. Jeżeli o gruntowaniu można w ogóle mówić, ja Wam pokażę, na czym polega gruntowanie, jakie są takie warunki, bo to jest naprawdę ciężka sprawa. A mianowicie, rzeka płynie tak mocno, że naprawdę jest no bardzo ciężko tutaj wyznaczyć sobie jakiś punkt do łowienia, w którym będziemy łowić celnie. Dlatego trzeba pozwolić koszyczkowi zrobić robotę. Ja tutaj, jak widzicie, mam naprawdę konkretny, duży koszyk. Zaraz Wam wszystko pokażę, wytłumaczę, o co chodzi. Generalnie chciałem, nie wiedząc jeszcze w domu, jaki ten stan tej rzeki jest, jak ona płynie, chciałem podać wałki, mam też wędkę oczywiście do nęcenia, chciałem podać te wałki, bo jednak to jest rzeka, tu tych ryb jest no dużo może, ale je trzeba zwabić na rzece, bardzo istotne jest nęcenie i to nęcenie musi być konkret, dużo. Niestety dzisiaj się to nie sprawdzi, dlatego wziąłem największy koszyk, jaki miałem, jest to koszyk Korum, mam też mniejsze, które mi docelowo miało łowić, ale chodzi o to, że dzisiaj nie będziemy nęcić, będziemy pozwalać koszykowi robić robotę, więc im więcej tu wejdzie, tym lepiej. I wygląda to tak, że uciąg jest na tyle mocny, że nie idzie tego zestawu zakotwiczyć gdzieś, gdzie by się chciało, tylko trzeba pozwolić temu koszykowi samemu się zakotwiczyć. Ja to robię w ten sposób, że mam zaklipowaną wędkę na 30 metrów, rzucam sobie na wybrany punkt po drugiej stronie, o tam. Słuchajcie, to wpada i teraz wędkę cały czas mam naprężoną w drugą stronę. Staram się wyczuć, kiedy jest uderzenie o dno. Jak już to uderzenie jest, o, teraz było czuć, delikatnie i powoli, zobaczcie, odkładam wędkę na podpórki. Przy takich uciągach nie ma możliwości na jakiekolwiek ustępstwa. Tu wszystko musi być mocne, dlatego poruszymy kwestie sprzętowe jak najbardziej. Zobaczcie, szczytówka 4 uncje i ten koszyczek teraz się zakotwiczył gdzieś tam w tym miejscu. I teraz będzie to wyglądało tak, że zrobimy sobie zanętę i przejdziemy do następnych kwestii. Póki co to no, jestem przerażony tym, jak ta rzeka mocno płynie. Jak uda nam się coś złowić, to już będzie duży sukces, bo naprawdę warunki dzisiaj, będzie walka z tą przyrodą, to będzie dzisiaj bardzo ciekawe i zobaczymy, jak nam pójdzie. Bardzo niestety jestem niezadowolony z tego faktu, że nie mogę zanęcić, bo tu by trzeba było podać dzisiaj. Naprawdę dużo towaru by trzeba było podać. Niestety nie jesteśmy w stanie tego zrobić, aczkolwiek po 2-3 godzinkach, jak zobaczymy, jak to wszystko się dzieje, może coś wykombinujemy, bo gdzieś tam w mojej głowie zrodził się plan, żeby wziąć wędkę do nęcenia, zaklipować ją 3 metry bliżej i tak samo spróbować rzucić jak tą, ale być może ten koszyk się wtedy zakotwiczy przed tym miejscem, w którym mówimy i będzie wysnuwał towar tam niżej, albo kule popłyną z nurtem i ich w ogóle nie będzie i ryby nam odciągnie. O to się martwię i dlatego z tym nęceniem nie będę przesadzał. Będziemy ten koszyczek naprawdę upychać, dlatego zrobimy sobie teraz towar, potem omówimy jeszcze dokładnie sprzęt, no i zaczniemy wędkowanie. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Zapraszam do oglądania. Tak więc szykujemy sobie towar, rozrobimy sobie dwie paczki zanęty. Zanęta nasza klubowa Feeder Sklep. Proszę bardzo, jest taka ciemno-słona, karmelkowa zanęta i do tego idzie
mój ulubiony dodatek, jeżeli chodzi o leszczyki. Marzenie jest, żeby takich leszczyków połowić z tak wezbranej rzeki, to by było coś, ale no nie sądzę, że to się uda, aczkolwiek spróbujemy. I teraz zanętę mieszamy ze sobą razem i będziemy zanętę melasować. I teraz tą naszą zanętę melasujemy i to konkretnie. Chcemy, żeby ona naprawdę się tą melasą, ta zanętka dobrze skleiła, bo to jest główny atut tej melasy, a dodatkowo też ta zanęta jest dosłodzona, ryby ją uwielbiają, więc nie ma się tutaj zupełnie czym przejmować. Można taką melasę rozrobić troszeczkę z wodą, nie lać takiej gęstej, bo się robią grudy, ale ja to sobie wszystko rozpracuję, ten uciąg jest tak mocny, że tutaj nawet nie trzeba by przecierać tej zanęty. Słuchajcie, może lepiej jakby były takie grudki, nie wiem, nie jestem takim specjalistą, jeżeli chodzi o ten temat. W każdym razie uciąg mnie dzisiaj naprawdę powalił, bo to jest taki spontaniczny wyjazd. Mam jakieś takie mniej więcej doświadczenie z łowieniem w uciągach z Anglii, gdzie łowiłem na tręcie, gdzie też naprawdę ta woda dawała popalić, z tym, że tam były obecne duże ryby, które no nie trzeba było ich do końca nęcić. Wystarczyło być spokojnym i mieć odpowiedni towar. Tutaj natomiast sprawa wygląda tak, że te ryby by trzeba było znęcić. Dlatego myślę, że może być ciekawa sesja. Bo tak jak powiedziałem, nie odważę się z tym nędzeniem, ponieważ bardzo się boję tego, że po prostu zanęcę sobie ryby w dole rzeki gdzieś i będę miał z tym duży problem. Także tutaj już zanętka jest namelasowana. Bardzo sucha jeszcze, ale zobacz, jaki fajny, ciemny kolorek się zrobił. I teraz po prostu do tego wszystkiego będę dolewał wody. Szkoda, że nie miałem czasu zrobić tego wczoraj, bo bym się bardziej postarał, bo dzisiaj to takie jest, wiecie, jak zawsze, wszystko na szybko, bo się chce jak najszybciej łowić, jak najszybciej chce się zarzucić wędkę i się cieszyć po prostu z tego wędkarstwa, ale myślę, że nie ma się tutaj co przejmować za bardzo tym wszystkim, bo towarek dokleimy bardzo mocno tak czy siak gliną, którą rozrobimy bardzo tęgo. I teraz tą zanętę jeszcze. Mamy już ją tak wstępnie nawilżoną, zobaczcie, że ona jest taka suchawa. I teraz dodam sporo wody. Zamieszam to i odstawię. Niech to przejdzie i się zabetonuje. To jest taki prosty sposób robienia zanęty. Przemoczyć delikatnie, odstawić. Można nawet potem do tego od razu glinę wsypać. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o zanętę. I teraz glina. Glin mamy 3 paczki. Są to 3 razy glina Double Rim. Robię dużo towaru, jak widzicie. Będziemy w początkowej fazie bardzo często przerzucać tym wielkim koszykiem. To będzie ciężka robota, ale to jest jedyny motyw, żeby jakoś chociaż tu w miarę celnie, punktowo zanęcić w tym miejscu, w którym mówimy. Jak widzieliście, ten koszyk się kotwiczy. Nie jest to sytuacja idealna. Taka jakbym chciał, bo chciałbym go zakotwiczać no, gdzieś bardziej w stronę głównego uciągu, a jednak ten cały zestaw nam mocno ucieka. A słuchajcie, jednak glina to jest argile jasna, bo tak mi się po prostu wzięło. No, może to nie jest zbyt dobrze, bo wolałbym jednak same ciężkie gliny. I zamieszamy tutaj. Wam odpuszczę już te nudne ujęcia tutaj z tym towarem. Widzimy się z kosza, jak ja się już przygotuję. Przejdziemy znowu do konkretów. Także na początek, jeżeli chodzi o sprzęt, to chciałem Wam pokazać koszyczki. Docelowo chciałbym łowić takimi. Są to koszyczki AS Feeder z kolcami. Ten jest 80-gramowy, ale nie daje rady. Dlatego bez nęcenia będziemy łowić takimi gigantami. Są to koszyki Corum 150-gramowe. Bardzo duże. I o to chodzi, żeby dużo tutaj wsadzić towaru. Zaraz zobaczycie, jak będziemy wypełniać taki koszyczek. Są jeszcze takie mniejsze. Te koszyczki mam już jakiś czas. Niestety one miały tutaj gumowy zaczep i ten gumowy zaczep wsparcia już się popsuł i no niestety koszyczek bezużyteczny na chwilę obecną. Corum jeszcze robi koszyczki tego typu, które są fajne na uciąg. Zobaczcie sobie w ten sposób. Też 150-gramowy, ale on jest taki troszeczkę bardziej płaski. Są też zamykane takie koszyczki, także do takich uciągów to są wszystko fajne sprawy. Jeżeli chodzi o wędeczkę i resztę sprzętu, to już Wam tutaj pokazuję. Jak dobrze wiecie, ja używam wędek Zemex. Tutaj mamy Zemex Rampage
River Feeder. Jest to wersja 110-gramowa i ona sobie poradziła z tym 150-gramowym koszyczkiem, ale w razie czego mam też wersję 150-gramową. Jeżeli chodzi o kołowrotki do takiego łowienia, to tu wszelakie kołowrotki z niskim przełożeniem. Tutaj jest akurat jeden z klonów, to jest Bajdome. Chodzi o to, żeby te przełożenie były niskie, 4,5, 4,6, bo jest tutaj co w tej wodzie ciągnąć, a mianowicie ciężkie koszyczki, jeżeli będzie ryba, to koszyczek plus ryba, to są spore przeciążenia. Takie kołowrotki też nadają się do łowienia na komercji, na metodzie, gdzie również są duże przeciążenia podczas holów dużych ryb. Wędka to jest kwestia indywidualna, jednak w zamęku się podoba mi się bardzo to, że one są mocne, przy czym ten blank jest bardzo delikatny. Ja takiej wędki rzecznej jeszcze nie widziałem. Mogę Wam ją z całego serca polecić. Nie musi to być ta, może to być jakakolwiek wędka, byle sobie dawała radę z koszyczkami. Mi natomiast bardzo podobają się wędki, które ja użytkuję. I tak jak wspominałem, jest to kwestia indywidualna. Przypon. Na razie mamy, słuchajcie, metrowy. Metrowy przyponik i uważam, że to może być tutaj mało, ten metr, ale zobaczymy, co się będzie działo. Metrowy przypon i tutaj zestaw standardowy z koszyczkiem, ze skrętką, z tym, że na łączniku dzisiaj mamy już krętlik. Przy tym uciągu ten krętlik jest moim zdaniem bardzo wskazany. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o sprzęt, to jest już prawie wszystko, bo jeszcze muszę Wam pokazać stanowisko. Tutaj są duże uciągi, duże przeciążenia i tutaj nie ma żartów. Jeżeli chodzi o podpórki, również już Wam pokazuję. Tutaj mamy ramię i zdecydowałem się na ramię ze względu na to, że podpórki i wkręcane czy wbijane w ziemię są bardzo problematyczne. Na rzekę o dużych uciągach bardzo fajne są tripody i też ramiona. Ramiona, które przyczepiamy do kosza wędkarskiego. Z tego względu nie wziąłem Kuzo, bo tamtego ramienia za bardzo nie idzie przyczepić. I to jest ramię, można powiedzieć, mojej własnej produkcji, chociaż nie do końca, bo oryginalnie ramię jest OCT Box, z tym, że tutaj widzicie, tutaj ten motyw jest podmieniony, tutaj jest założona rura z takim wpięciem, tak żeby tutaj się nic nie kręciło i nagwintowana jest do góry i w ten sposób to wszystko jest po prostu pancerne. Przy takich uciągach to już nie tylko wędka trzyma nasz koszyczek, ale całe ramię czy cały tripod. Istotna rzecz, bardzo uważam. Ja to mam przymocowane naprawdę pancernie, to cały kosz praktycznie trzyma mój zestaw, bo tak jak mówię, ten uciąg jest tak mocny, te 150 gram nie wystarcza i one gdzieś tam spływa. Ja rzucam sobie tam gdzieś na ten filarek i koszyczek spływa aż tutaj. I będę go betonował i próbował łowić tutaj punktowo w jednym miejscu. Sorki za fokusa. Dobra, ale tak to wygląda. Mniej więcej na chwilę obecną zobaczymy, co się będzie działo. Jeżeli chodzi o towarek, to już tutaj czeka część. Na razie jeszcze niedomoczone, to jest za mocno, ze względu na to, że chcę na początku robić troszeczkę tą chmurę, a będziemy i tak regulować sposób pracowania poprzez sposób nabijania koszyka, tak? Bo to w feederze można robić, to nie jest styczka, gdzie te kule muszą pracować jakoś, wszystkie muszą być dopracowane. Tu możemy koszyczek nabijać mocniej lub słabiej i zobaczymy, co się dzieje. Dodatkowo w zanęcie już jest suszona pinka z wanilią i zaraz Wam pokażę resztę przynęty. No to zaczynamy wędkowanie. Na początek na haczyk pójdzie z 5 albo 6 robaków, konkretnie duża przynęta. To jest haczyk 14, przypon 0,15. Myślę, że wytrzymały odpowiednio do takich warunków i do ryb, które przewidujemy łowić. Oprócz tego na haczyk mamy również dendrobeny w małej ilości. O, widzicie, taka konkretna przynęta musi być. Mhm. I teraz wypełnianie koszyka wygląda w ten sposób, że rzucamy bardzo dużo robaków, tak naprawdę dużo, troszeczkę peletu i troszeczkę kukurydzy. To jest konkretnie. I teraz wypełniam ten mój koszyczek najpierw zanętą, a później do środka nabijam ten towarek, tak żeby ten towarek był w środku i żeby on wysnuwał się dopiero w tym miejscu, w którym się zakotwiczy. I ubijam naprawdę mocno, także to jest dosyć konkretnie tam przytrzymane wszystko. I jedziemy. Pierwszy rzut do wody. Będziemy szybko przerzucać, bo to jest teraz tak jakby proces nęcenia. Widzicie, wędka daje radę. To jest 150 gram plus towar. To jest sporo. No, przydałaby się ta 150, ale myślę, że sobie poradzimy. Zaraz zobaczymy. Żaden problem. I teraz pozwolimy, żeby zestaw spłynął.
Jak tylko go poczuję, to odłożę. Chodzi o to, żeby chociaż troszeczkę zrobić banana. Bo ten banan nam bardzo pomoże przy uciągu. O, i teraz odkładamy wędeczkę na miejsce. I teraz tak. Ja, jeżeli chodzi o klasyka, zawsze łowię z plecionką. I w tym momencie, nie wiem co tu się dzieje z fokusem, i w tym momencie też jest plecionka. Plecionka jest cienka i ona w takim uciągu też nam pomaga, bo po prostu ten opór wody nie jest taki duży. Ale i tak czy siak, jeżeli woda jest wysoka, będą płynęły różne rzeczy, jakieś krzaczki, nie krzaczki, różne takie nieprzyjemności i ten zestaw nie może leżeć zbyt długo, bo on po prostu nie będzie wcale łowił, tak? Dlatego będziemy go szybko wyciągać i przerzucać jeszcze raz. Zestaw na plecionce ze strzałówką, ta plecionka jest cienka, opór tej wody jest mniejszy. Zobaczcie, szczytówka daje radę. Jest co prawdzie troszeczkę mocno wygięta, a jeżeli będzie w tym momencie branie, to to będzie naprawdę branie bardzo mocne. Nieważne jaka to będzie ryba, czy mała, duża, te branie będzie naprawdę widoczne. Nie ma się tutaj o co martwić. Także zaczynamy sesję. Yeah! Minęły raptem 2 minutki i od razu wyciągam mój koszyk. W tym momencie też zobaczymy, czy jest pusty, czy nie, chociaż on będzie na 100% pusty. Można zrobić sobie taki test, że rzucić i od razu ściągnąć dosyć powoli, żeby zobaczyć, czy ten towar tam dochodzi, bo to jest też istotne. Ale zobaczcie, jednak nie jest pusty, zobaczcie, zabetonowałem go za mocno. Widzicie, wszystkie robaki jeszcze są, więc widzicie, regulacja zanęty nie tylko w wiadrze, ale też w koszyku. Także to jest, no, za mocny towar był wbity. Także poprawimy, bo to nie zwabiło nam teraz ryb. Jeszcze raz. I teraz zabetonujemy sobie delikatniej. No, tak lekki ścisk zrobimy. Widzicie, już się rzeczy obklejają na żyłce. Już to wszystko płynie, pracuje. W tej wodzie jest tego dużo, a równoznacznie z tym wszystkim idzie też pokarm dla ryb, więc warunki mamy naprawdę ciężkie i tak naprawdę ten dzisiejszy wypad mój to jest takie, powiedzmy sobie szczerze, prawdziwe wyzwanie, żeby złowić cokolwiek. O, teraz słabszy ten rzut. Ale nic się nie dzieje. I też odkładam wędkę zawsze w ten sam sposób. Dokładnie mniej więcej 10 cm tutaj i tutaj. I mam ją na tyle do góry, żeby była szczytówka widoczna na niebie. Czyli troszeczkę ponad horyzontem. Z tego względu, że oceniam, w którym miejscu żyłka mi się układa. No, naprzeciwko dokładnej tamtej wieży. I teraz wiem, że jestem na tej wieży, że jestem mniej więcej w tym samym punkcie, co zawsze. I to jest w tym wszystkim najistotniejsze, żeby łowić w tym samym punkcie, gdzie te ryby przyjdą. To właśnie jest istotne w takich warunkach, żeby być celnym, żeby ten towar no nie był wszędzie, tylko był w jednym miejscu. Oczywiście będziemy się przesuwać, szukać, eksperymentować, ale na razie trzymamy się jednego stałego planu. Jeżeli dobrze pójdzie, to wezmę nętkę do nęcenia, skrócę ją ze 3 metry i tak samo będę wpuszczał te kule do wody i zdzierał wcześniej. Gdyby był ten uciąg spokojniejszy, gdzieś na te 100 gram, gdzieś, gdzie bym wiedział, że rzucę tam i ten koszyk popłynie, się zatrzyma w głównym nurcie, to bym się nie bał tego nęcenia. Ale jak jest tak, że on po prostu płynie i się kotwiczy przy pomocy wędki, klipa i wszystkiego, to jest po prostu razem, wszystko działa teraz, to jest sprawa dużo trudniejsza. Także kolejny rzucik, teraz sobie poczekam znowu 2 minutki, wyjmę i zobaczymy, czy jest zanęta w środku, czy się wymyła. I tak będziemy przez pierwszą godzinę tak w miarę szybko łowić. I cóż, trzeci rzucik i mamy pierwszą warciańską rybkę. Sam jestem ciekawy, co to jest. Zobaczcie tego przyjaciela. Oj, wpadł tu kurczę w pelet. Proszę bardzo. Skakujemy. Znaczy się, że wszystko działa tak jak powinno. Jest to dobry znak. Idziemy po więcej. Idziemy po więcej. I przynęta, którą daję, jest naprawdę bardzo duża. 3-4 robaki i do tego idzie dendrobena. W wodzie takiej brudnej dendrobeny na pewno się dobrze spisują, bo gdzieś tam podejrzewam, one płyną razem z tym syfem, powymywane z brzegów, z pól i tak dalej, więc jak najbardziej ta dendrobena jest dobra. A pelety i robaki na pewno nie przeszkadzają,
a jest opcja, że coś większego podejdzie, być może bez tego nęcenia wstępnego. Mam taką oczywiście tylko nadzieję. Mamy pierwszego jelczyka i wracamy. Pozwalamy. Cały czas kontakt jest z moim koszykiem, bo nie chcę, żeby się tam za dużo poplątało, bo to jednak, słuchajcie, przepływa stamtąd aż tutaj, więc trochę się dzieje w tym momencie. Kotwiczymy. Idziemy po więcej. Bardzo się cieszę, że jest pierwsza rybka. Super. Yeah. I teraz tak. Tak jak wspominałem, chciałbym używać dłuższych przyponów, a z racji, że mam tylko metrowe i to jeszcze kupne, a nie wiązane samemu, zdecydowałem się, że go przedłużę. To jest bardzo fajny patent, bo wystarczy związać sobie żyłki troszeczkę, z dwa oczka na końcu, przełożyć przez oczko od przyponu i mamy wtedy przypon 1,50 m. I zdecydowanie lepiej jest używać żyłkę grubszą niż na samym przyponie, bo to dodatkowo sprawia, że ten przypon fajnie się będzie układał, będzie taki sztywniejszy w pierwszej fazie. Podobny efekt to jest, tak jak być może znacie, efekt skręconej żyłki mojej. O. I teraz mamy już bardzo długi przypon. Myślę, że tędy droga przy tym uciągu. I zaraz sobie go założę i zobaczymy, czy coś to zmieni, czy coś to poprawi. Bo mamy na razie piąty rzut i już jest bez ryby, bez wskazań, więc jest kiepsko. Ale zobaczymy. Zobaczcie, mamy branie. Jednak na razie chyba dominują te jelczyki tam. Bo te brania są bardzo delikatne. Jak byłby krąpił, jakiś klenik czy coś, to byłoby naprawdę konkretnie. Ale wydłużenie tego przyponu spowodowało to, że mamy kontakt z tą rybą. Ciężko mi ocenić. Wydaje mi się, że ona już tam jest. Jeszcze poczekam aż... Bo jest trudno określić brania takich małych ryb na takich uciągach, bo ta szczytówka cały czas tańczy. I zdecydowanie... Widziałem wskazania ryby, bo one były takie nienaturalne. Zobaczymy. Wyciągniemy. O, to było krótko po rzucie. W ogóle w trakcie opadu koszyczka też czuć, jak ryby uderzają. Chyba coś wisi. Jest. Oj, oj, oj. No, okazy. Okazy łowimy. Proszę. Idziemy po więcej. No, mija się z celem łowienie takich ryb tak ciężkim zestawem. To trzeba sobie powiedzieć. Ale jak są takie, to będą i inne. Najważniejsze, że jest efekt przyciągania tej ryby z długim przyponem. Zobacz, jakie to się zrobiło tu wszystko problematyczne. Cały czas idzie kukurydza, pelet, no i robaka sporo. W ogóle mam robaka ponad litr, bo stwierdziłem, że muszę tutaj jakoś konkretnie to nęcić. Jeżeli nie zrobię kul, to chociaż tymi robakami sobie jakoś będziemy próbować. I wjeżdżamy. Jest ciężki zestaw, naprawdę jest ciężki. Zobaczcie. Teraz cyk. Sobie opadnie, cały czas kontakt. I ustawiamy wędzisko. O, już idzie kotwica, bo już widzę, że już cała wędka zaczyna się wbijać. W tym momencie się zestaw zakotwiczył. Superancko się stało, bo przypon dłuższy wypalił. Mieliśmy już fajne wskazanie, fajne branie. Być może jest inna ryba. A mało tego, założyłem 90-gramowy koszyk. Tak, żeby ten zestawik sobie mógł bardziej zaszaleć. No i mamy sportówkę. Jest sportówka. Mr. Krąb. No, przynajmniej już było jakieś fajne branie widać. Duży plus. O, o, o.
Słuchajcie, on się zaczepił już za ogon. Nie, przeszło tak po prostu. Dziwnie. No, taka rybeńka. Wracamy. Także 90. Dużo lepiej już na tym kiju się tym rzuca. Z tym, że stwierdziłem, że damy inny koszyk, żeby zobaczyć, jak on się zachowa, żeby też coś zmienić i w ten sposób sprawdzić, co będzie. Także zostajemy na razie na 90. Jak będzie trzeba, to znowu damy grubszy koszyk. Z tym, że do tego mniej towaru wejdzie, więc to jest największy minus, bo jednak tamten duży koszyk Koruma robił efekt kuli po prostu zanętowej. A teraz tego efektu na pewno już nie będzie. Ale postaramy się tutaj bardziej robactwem pracować. Damy jeszcze więcej robaków do środka. Widzicie, z tym przyponem długim to jest no problem. No ale fajnie, że po prostu rybki się wkręcają. Wielczyki, teraz krąpik, więc spoko. Damy sobie go tutaj, żeby on nic nie zahaczył. I będziemy troszeczkę słabiej ubijać, bo jednak ten towar z tego koszyka nie wyszedł. A chcemy, żeby to jednak wychodziło tam. Do tych 5 minut on musi być pusty. No właśnie, z takim koszykiem 90 ten kijek już czuje się naprawdę dobrze. I też widać ewidentnie, że te rybki ustawiły się dalej niż początkowo żeśmy zamierzali, tak? Bo ewidentnie dłuższy przypon powoduje to, że ta nasza przynęta łowi po prostu dalej za miejscem nęconym. O, zobaczymy, co będzie teraz. W takiej rzece i w takich warunkach bardzo kluczowe jest to nęcenie i uważam, że nęcenia dzisiaj nie ma i te ryby nie chcą się wkręcić, po prostu jest tego towaru za mało, one przychodzą bardziej tak z przypadku, dlatego no zaryzykujemy i spróbujemy położyć jakieś wałeczki. Zdecydowałem się na skrócenie wędki linii nęconej na 3 metry mniej niż mam na klipie na tej wędce, na którą łowię. W ten sposób mam nadzieję położyć te kule troszeczkę przed miejscem, w którym łowię i mam nadzieję, że dzięki temu da się je jakoś zwabić, że nie będzie tego ryzyka, że te kule gdzieś tam odpłyną, a będę mógł te ryby, mam nadzieję, znaleźć wtedy, albo one znajdą mnie, napływając gdzieś tam z dołu rzeki. Także szykujemy sobie wałki z bardzo domoczonej gliny. Takie to jest wszystko pancerne. Myślę, że podam na początek około 10 wałków i mam nadzieję, że przyczyni się to do jakiegoś lepszego rezultatu, a jak nie, no to niestety odprowadzimy sobie być może ryby, ale myślę, że powinno być ok. Te 3 metry powinno dać nam troszeczkę tego zapasu. No, spróbujemy. Proces nęcenia wygląda tak samo jak proces łowienia. W ten sposób się zachowuje, bo chce być celny. I to mnie najbardziej tak naprawdę dzisiaj martwi, bo mówię, inaczej by było, jakby ten uciąg był troszeczkę słabszy. Tak więc rzucamy. To jest 3 metry mniej. Teraz pozwalam koszykowi razem z tą kulą spłynąć w to miejsce. Odkładam wędkę. To jest mniej więcej tu i tutaj zdzieram go. Uciąg jest naprawdę fenomenalnie mocny. To jest mega wyzwanie. Nęcenie chyba jednak troszkę wypaliło, drugi rzut i ciągniemy no chyba sportówkę znowu, ale jest, 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 sportówka. Jakie one są waleczne. O nie, zahaczył się już, o. O, przyszedł do nas. No cóż, dobrze, są sportówki. Bardzo mały.
Ale to jest już fajny znak. Znaczy się, że być może to moje nęcenie jednak, kurczę, jest w punkcie, tam gdzie powinno być. Bo to mnie naprawdę martwiło maksymalnie. Bo jest tutaj dzisiaj wyzwanie z tym uciągiem. Na pewno przyjadę sobie tutaj też raz, jak tego uciągu nie będzie. Jestem bardzo ciekawy, jak tutaj się uda wnęcić i jakie to będą ryby. Chociaż dzisiaj jeszcze oczywiście nadzieja nie umarła. Choć podejrzewam, że towaru tak jest troszeczkę za mało tam podane, żeby przyszły tutaj jakieś naprawdę konkretniejsze ryby. Jedynie co jeszcze zrobiłem, to to, że domoczyłem znowu zanętę, bo mi troszeczkę obeschła, a chcę, żeby ona była taka jednak bierna. Więc jest to wszystko dobrze lepiące. I koszyczek 150 cały czas. Potem spróbujemy znowu tego lżejszego gościa, ale póki co musi iść ta 150. Wrzucamy. Zwalamy opadnąć. O. Zahaczamy wędkę. I łowimy. I teraz macie powód, dzięki któremu mamy rzeki takie, jakie mamy. No, tego deszczu jest bardzo dużo. Ostatnio i niestety... O! Waleczniejszy krąpiu. No fajnie. Jegoż podbieraczka uniósł. Się tak szybko płynie, że ryba mi uciekła z nurtem. No, jednak fajnie. Aż taki najgrubszy dzisiaj. No, nie jest ogromny, ale... Ale jest. Ciu. Idziemy po więcej. Pomału się wkręcają. To mnie cieszy. Jestem ciekawy, czy się wkręci coś większego. Ale myślę, że patrząc na te warunki, to i tak jest dobrze, że my łowimy w ogóle cokolwiek. Uważam, że to jest duży sukces. I teraz będziemy sobie po prostu systematycznie przerzucać zestawy. Nad nęceniem już nie będę raczej myślał, ale będę podawał sporo robactwa do tego koszyka w razie wypadku, gdyby naprawdę miało się coś zjawić. Będziemy się wtedy bardzo z tego powodu, myślę, cieszyć. O, wjeżdżamy do wody. Bardzo istotnym jest to, że hamuje ten zestaw i pozwala mu tak spływać delikatnie, bo inaczej się bardzo wszystko pląta. Nie można pozwolić, żeby to się samo działo. Tu musi być pełna kontrola. No, w ten sposób. I ustawiamy wędeczkę. Patrzę sobie na kąt. Myślę, że jest dobrze. I biegnę po kurtkę, bo się mokro robi. Akurat mam wybranie, jak chowałem kamerę. No bo o kamerę trzeba dbać, jak pada deszczyk. O, ale fajnie, bo się wkręcają. W najlepszym momencie, myślę. Także jest całkiem fajna sesja się robi. Krąb master. Krąpie to... Na to wychodzi, że będą jedne z moich ulubionych ryb, jeżeli chodzi o PZW. O! Co tu się wydarzyło? Świetnie. Jakby coraz grubsze były te krąpie. Serio wam powiem. Już nie takie aż małe. Akurat mamy branie. Miałem mówić wam, że przestał padać deszczyk. Przez chwilę wyszło słoneczko i znowu pada. Ja się rozebrałem, zobaczcie, że już nie mam kurtki. I znowu idzie pan krąpik. Kurczę, ale to przejdzie. Przejdzie. Na pewno przejdzie. Mamy taki już mniejszy, więc damy go tak. Cyk. Bardziej spisują się trzy pinki i dendrobena. To takie jest najlepsze w tym wszystkim. No to jeszcze przynęta da radę. I wracamy. I się chyba znowu trzeba będzie schować przed tym deszczem.
Na razie wydaje mi się, że łowię celnie i precyzyjnie w tym miejscu, w którym cały czas. Tak nie jestem do końca pewny tego nęcenia, jak to poszło, bo z tym mogło być różnie. I wysoko trzymam wędkę. Jak już czuję, że jest na dnie, że uderzyło, to wtedy powolutku dopiero puszczam. I ja myślę, że to jest najistotniejsze tu dzisiaj. Kotwiczyć ten zestaw w jednym, tym samym miejscu, o ile to możliwe, w jakimkolwiek stopniu. No niestety, musimy znowu się schować. Właściwie ja to tam pikuś, bo ja sobie ubieram tylko kurtkę. A na stanowisku mamy po prostu skrzynie, które są bardzo mega pomocne w takich wypadkach i sobie ją zamykam i to wszystko. Ale z kamerą już nie jest tak wesoło. Kamera idzie do bagażnika. Raz, dwa, trzy próba. No to w końcu można coś powiedzieć, bo nie pada. Zrobił się znowu klimacik. I teraz tak, oczywiście rzeka to nie jest tylko uciąg i ciężkie łowienie. Rzeka to również delikatne pukanie spod krzaczków, tak? Generalnie tutaj jest bardzo fajnie teraz to widać, bo przypomina tutaj to, co się dzieje teraz, to, co się dzieje na główkach, bo tutaj przed sobą mamy taką klatkę, zobaczcie. Widzicie tutaj prąd? Prąd jest taki wsteczny, zakręca, idzie tam. Czyli mamy tak jakby klatkę, tak? Tutaj jest takie miejsce fajne pod krzaczkiem i tam sobie teraz zacząłem po deszczyku rzucać. No i złowiłem z 5 albo 6 takich małych kliniczków. Także fajnie, bo już nie muszę wyłowić ciężko. I mamy drugie łowisko do obcykiwania, że tak powiem. Bardzo mnie to cieszy, bo tutaj już łowię delikatniej, 60 gram, koszyczek, już jest fajne łowienie takie. A tam raz po raz rzucam w ten mój uciąg i też się odławia rybki. Generalnie w uciągu są większe te rybki niż tu spod tego krzaczka, tak? Ale myślę, że jak na takie warunki i na taką kondycję tej rzeki, to jest mega dobrze. Więc bawimy się dalej. Także taki mamy wynik. No, szału nie ma, jak to się mówi. Ale jak na takie warunki i to nęcenie niezbyt do końca takie realne w tych warunkach, to uważam, że nie jest źle. O, trochę tych rybek było. O, no uciekaj krąpiu. Sio. Sio, tu. No. Można powiedzieć, że rzeki, które bardzo szybko płyną, nie są mi straszne. Wprawdzie nie mieliśmy fenomenalnego wyniku, ale udało się złowić jakieś ryby i to jest najważniejsze. Uważam, że gdyby udało się jakoś celnie podać towar i dużo tego towaru, bo zdecydowanie następnym razem przyjadę tutaj, jak już ten stan opadnie, to wezmę ze sobą no, dużo towaru przede wszystkim, żeby wnęcić te fajniejsze ryby, które gdzieś tu z pewnością pływają, tak? No bo nie ma tak na naszych rzekach, że jakiś bonusik wpada tak sobie o przypadkowo jakiś ładny duża ryba, tak wiecie, z marszu, to nie jest taka prosta sprawa, ale zdecydowanie dużo mi dzisiaj łowienie dało satysfakcji, coś nowego, uciągi, 150 gram było mało, tutaj właśnie lokalizacja ryb po tymi krzaczkami, nie było ich wprawdzie dużo, ale dały mi frajdę i dały mi radość z tego, że wiem, że tutaj mamy miejsce w nurcie, także spokojnie na dwie wędeczki będzie można łowić, myślę, że w rzece się skuszę raz na dwie wędki. I tak naprawdę towar jeszcze się nie zgadza. Uważam, że jest zbyt drobny na rzekę. Powinien być dużo bardziej taki bogaty w jakieś większe, grubsze frakcje i tak dalej, i tak dalej. Sporo tych różnych wniosków. W każdym razie to by było tyle. Na razie, trzymajcie się.